pada deszcz i dla mnie najważniejsze jest to, że dopóki ja daję radę pracować, a jest sobota i nie mam w tygodniu czasu na pracę porządkową, taką jak tutaj widzicie, do tego czasu urządzenia, które używam, też powinny móc pracować, a nie, że z powodu deszczu nie będę miał prądu. Dlatego używam m.in. Blue Yeti. Tak on wygląda. Wodoodporny. Wodoodporne urządzenie, które jest w stanie mi cały czas dostarczać energię elektryczną w bezpieczny sposób. Tutaj do mycia tych płytek w ogrodzie. Przemywania ich w sumie, bo nie chcę, żeby one były idealnie czyste, ale chciałbym móc robić to bez względu na to, że w tym momencie pojawiły się chmury i ja muszę ewakuować się stąd, wyłączać urządzenia elektryczne, chować karczer, chować źródło prądu. Także bardzo ważna sprawa, dlatego ten Blue Yeti, urządzenia Blue Yeti mają ogromną ilość zalet, o których mówię Wam często w filmach, a ten ma dodatkowo to, że jest kurzo i wodoodporny. Oczywiście nie myjcie go karczerem, bo od tego mało co wytrzyma, ale jakikolwiek niechcący schrapanie go przy pomocy karczera, odbita strumienie wody i tym podobne rzeczy są mu na pewno niestraszne. A jeżeli są straszne, to o tym Wam powiem, ponieważ mam zamiar do późna w nocy, mimo deszczu, pracować dzisiaj po to właśnie, żeby móc uporządkować swój ten kawałek ogrodu, to swoje miejsce do siedzenia, do odpoczynku w okresie letnim. Koniec sprzątania. Pogoda się zrobiła całkiem fajna. Piesek szczeka. Tak to wygląda. Karczer się sprawdził. Trochę zostało deszczu, wody po deszczu. Była burza w międzyczasie. Ale na szczęście nie musiałem ewakuować sprzętu, bo sprzęt jest wodoodporny. Zobaczmy, na ile starczyło energii jeszcze w nim. 57% jeszcze jest energii. Czyli nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Ja jestem zmęczony, także sprzęt wytrzymał dłużej ode mnie. Wiem, że to nie jest idealnie czyste, wysprzątane, ale to też to jest z zewnątrz. Ja nie chcę tu mieć salonów. Po prostu chciałbym, żeby raz na rok zostało to wymyte, wysprzątane do takiego stopnia jak teraz. Jest wada konstrukcyjna tutaj, bo nie ma odpływu wody. Powinno się zbudować jakiś drobny odpływ wody. I ta woda, tak jak teraz widać, stoi w tym miejscu. No i niestety płytki są pobrudzone. Stół do wymiany. Teraz jeszcze będę musiał go zabezpieczyć, bo nie może takie coś wystawać. Ej, kocie! Bo tam koty dzikie i głupie i niestety boję się, że któryś kot może się na te gwoździe nabić. Skaleczyć. To nie są moje koty, aczkolwiek pewnie już są moje, bo większość czasu spędzają na moim terenie, na moim podwórku. Nie gonimy ich, nie mamy psa, w związku z tym koty tu się czują dość dobrze. Nawet za dobrze według mnie, no ale te zwierzęta no mają prawo do funkcjonowania tam, gdzie chcą. Dobra, zabezpieczam to, ten stół i będę myślał nad nowym stołem, a Wam polecam ten magazyn energii Blue Yeti AC240 z IP65 wodoodporny, bo naprawdę przydaje się w takich jak u mnie warunkach polowych, gdzie możemy sobie gdzieś tam wodę skombinować, ale gorzej jest z prądem i tutaj mamy duży, łatwy w transporcie magazyn prądu. Dodatkowo jeszcze możemy go zasilić z fotowoltaiki, czyli jeżeli będziemy gdzieś, na przykład w Wisłoczku, kto z Was wie, gdzie jest Wisłoczek, baza namiotowa Wisłoczek, to tam taki magazyn by się bardzo przydał, bo by dawał dostęp do prądu przez cały okres wakacji. A prąd się przydaje choćby po to, żeby turyści idący czerwonym szlakiem mogli sobie naładować swoje telefony komórkowe, tablety, inne urządzenia, które potrzebują czasami. Czyli możesz się oderwać od świata, być 2-3 tygodnie na szlaku, ale czasami potrzebujesz mieć jednak tą energię, żeby coś tam popracować po to, żeby można było te 2-3 tygodnie spędzić bezpiecznie poza miejscem pracy. Mamy pyłoszczelność,
I przed deszczem też nie ma problemu. Można betonować, korzystać z betoniarki, nie martwiąc się o stan zasilacza, magazynu energii. Starczy na długo energię, trzeba, to można zawsze podpiąć go do paneli fotowoltaicznych, doładować, tak żeby można było robić budowę w miejscu, gdzie nie mamy prądu, a potrzebujemy coś murować. Wyłączamy. Włączamy. O. A czemu się nie włączyło? O. Tu zadziałało system bezpieczeństwa. Pora to umyć. Do dnia, do usłyszenia.